bardziej horyzontalnie, nie wertykalnie, czyli nie ma nad nami jakiejś fundacji APAŻ, dla której piszemy kod i z którą podpisujemy umowę, tylko umawiamy się w 5 znajomych, przygotowujemy produkt, oprogramowanie. Warto pomyśleć o podpisaniu jakiejś umowy, o współautorstwo, gdzie będzie jasno powiedziane, kto zarządza projektem, na jakich zasadach, na jakich warunkach my możemy samodzielnie wykorzystywać te owoce pracy. Oczywiście na samym początku, jeżeli produkty są prostsze, myślimy o zbywaniu tych produktów, to są to kwestie, które często umykają i wprowadzają niepotrzebny zamęt prawny do jakiegoś takiego społecznościowego działania, ale warto o tym pamiętać. Tutaj dobrym punktem wyjścia może być licencja CDDL. Tutaj akurat Michał poruszył kwestię przejęcia SAMA przez Oracle. Tutaj licencja CDD jest akurat z SAMem bardzo mocno powiązana. Funkcjonuje ciekawa anegdotka, dlaczego w stosunku do tego produktu SAMA, jakim był OpenSolaris, wykorzystywano tą licencję CDDL. No dlatego, że nie jest to GPL, a miał nie być GPL. To koniec anegdoty. Chodzi o rozróżnienie uprawnień licencyjnych. Licencja open source to jest bardzo duży worek. A zupełnie czym innym jest licencja typu GPL, a zupełnie czym innym licencja typu MIT czy BSD. Jednakże nawet jeżeli weźmiemy, przejrzymy tą licencję CDDL, to bardzo łatwo będzie na nią zaadaptować do potrzeb projektu współautorskiego, jako umowę pomiędzy współautorami, która będzie dotyczyła dewelopowania tego wspólnego produktu. Jeżeli takiej umowy nie podpiszemy, to mimo wszystko w określonych sytuacjach będziemy w świetle prawa uznawani za współautorów ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tylko tutaj już analiza sytuacji prawnej będzie bardziej skomplikowana. Będziemy musieli czytać po pierwsze ustawy prawa autorskie, po drugie kodeks cywilny w części dotyczącej współwłasności. Jeżeli będziemy kiedyś chcieli się dowiedzieć, czy możemy pozwać naszego kolegę Zuckerberga, który zabrał nam pomysł, no to możemy popaść w niekończące się pasmo analizy prawnych i ciągania się po sądach, co nawet proste umowy, ale jasne, jednoznaczne, sporządzone na piśmie, podpisane imieniem i nazwiskiem, pozwala nam uniknąć. Tyle z mojej strony. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Jeszcze mamy na pewno parę minut. Dokładnie 9. Także nawet parę, także jeżeli macie jakieś pytania, to proszę. A jak to jest z silnikami albo frameworkami? Mhm. Jeżeli robimy coś dla firmy, a później powiedzmy robimy coś swojego o tej samej funkcjonalności, mhm. tylko powiedzmy cały ten mechanizm wewnątrz jest inny, ale powiedzmy struktura jest podobna albo nazwy funkcji. Jak to jest z tym inspiracją na przykład, przechodzenie z tego do tego, bo wiadomo, że pomysł może się przenieść, że to było, to się sprawdziło, to może tu, to tam. A pojęcie silnik utożsamiasz z pojęciem framework? Nie raczej. Framework tutaj jest bardziej rozumiany jako środowisko programistyczne, tak? Czyli narzędzia, które wykorzystywałem do konstrukcji. W relacji ja, zleceniobiorca, czy też ja, pracodawca, to z mojej perspektywy jako dewelopera to nie ma żadnego znaczenia, dla pracodawcy czy zleceniobiorcy, bo z jakich narzędzi ja korzystam, nie ma żadnego znaczenia. To jest tak jak z architektami, jeżeli ja zlecam architektowi przygotowanie projektu budynku, to mnie zupełnie nie interesuje, czy ten CAD to jest oryginalny, czy on w ogóle korzysta z CAD-a, czy sobie rysuje to z głowy, czy co tam? Walić. Dlaczego? Pani dobry. Aha, pani. Czyli to jest kwestia zupełnie autorsko, prawnie, bez znaczenia. Ale natomiast jeżeli chodzi o silnik frameworka. Słucham? Budowanie tego frameworka dla firmy specjalnie i osobno. No to już taki framework wtedy jest oprogramowaniem samym sobie. Jeżeli go wydewelopujemy dla firmy, no to tylko firma może z niego korzystać, albo ustali warunki, na jakich ktoś inny może korzystać. I teraz, jeżeli my ten kod zabierzemy i stworzymy swojego frameworka, w cudzysłowie, no to w 90% przygotowujemy utwór zależny, czyli opracowany, czyli musimy mieć zgodę pracodawcy. Jeżeli się zainspirujemy i wyrzucimy wszystkie myśli z głowy odnośnie dewelopowania tego frameworka, co jest praktycznie niemożliwe,
no to możemy stworzyć swojego, tak? Możemy się zainspirować. Nie wiem, czy kolega tutaj ma być bardziej zbliżonego do inżynierii wstecznej. To może raczej nie inżynierii wstecznej. Bardziej na to, że no, w pracy to zrobiłem, to ładnie działa, ale przeniesienie tego pomysłu i wykonanie go... Pomysł możesz przenieść. Czyli jeżeli nie wiem, stworzycie jakąś platformę programistyczną w chmurze chociażby, to jak najbardziej możesz sobie wpaść na pomysł, żeby coś takiego zrobić po godzinę. Tylko nie możesz wziąć tego swojego kodu, który napisałeś. Nie, właśnie nie chodzi o taki pomysł. Powiedzmy, wszystkie funkcje będą się tak samo ładnie nazywały, ale ich bebek będą inne. A z nazewnictwem funkcji, no to też bym uważał, bo nazewnictwo już też może być w jakimś tam zakresie produktem komercyjnym, tak na dobrą sprawę, ale jeżeli chodzi o sam pomysł na funkcję, czyli że produkt ma mieć określone funkcje albo ma ich nie mieć, to nie jest produkt, który jest chroniony prawem. To jest produkt, który ty możesz zbudować sam. No to jest na zasadzie tego Facebooka, o którym mówiłem. Ktoś go stworzył, ale sama idea Facebooka nigdy nie będzie chroniona. Czy nigdy nie będzie chroniona, tego nie wiem, ale na razie nie jest chroniona. Z jednym zastrzeżeniem, jeżeli firma stworzy z tego swojego produktu tajemnicę przedsiębiorstwa i będzie chroniła to na zasadzie tajemnicy przedsiębiorstwa, to ty tego nie możesz wynieść nawet jako idei. Ale to już jest zupełnie jakby inna para kaloszy, już poza prawem autorskim. To jest case Coca-Coli, tak? Która ma swój produkt, który nadawałby się kiedyś tam do opatentowania jako substancja. Coca-Cola się nigdy na to nie zdecydowała, bo okres ochrony patentowej to jest 20 lat. Czyli kiedyś by opatentowali, zbili jedną fortunę i jakby to przeszło do domeny publicznej. Tak zbijali fortunę codziennie. Co to jest? Dokładnie. Czyli każdy by mógł po 20 latach już oficjalnie robić samemu. A wcześniej piracić. Czyli no, oni to ubrali w formę tajemnicy przedsiębiorstwa. Każdy pracownik podpisuje skomplikowane klauzule prawne, obostrzone odpowiedzialnością odszkodowawczą. I to działa, tak? Na dzień dzisiejszy. Jak to jest z umowami istnymi? Czy to umowa jest równie wiążąca jak na dzisiaj? Jeżeli jesteś w stanie to udowodnić, to tak. Tylko jeżeli chodzi o udzielanie licencji wyłącznych albo przenoszenie praw, to to jest tylko skuteczne prawnie na piśmie. Czyli wszelkie klauzule w tym obiegu internetowym, że jak kliknę, to przenoszę wszystkie autorskie prawa majątkowe, są w naszej szerokości geograficznej nieważne. Jak już poruszyłem ten temat wcześniej, inżynieria wsteczna w Polsce jest tępiona prawnie, czy generalnie nie istnieje problem? Istnieje, oczywiście możesz w określonym zakresie wykonywać tam dekompilacji i tak dalej, tylko jest to taki dość wąski obszar. Nie jest tak, że możesz w jakimkolwiek celu, w jakimkolwiek zakresie, każdy rodzaj oprogramowania. Ale były jakieś sprawy tego typu, że na przykład no, zdarzyło się to w ciągu ostatnich kilku lat, to zastanawia mnie to, czy jeżeli no ja się dopuszczę inżynierii wstecznej, tak, i stworzę jakiś tam inny produkt, to ja bardziej jako oskarżony muszę się bronić, że tak nie było, czy raczej ten, kto mnie atakuje, musi zrobić wszystko, żeby mi udowodnić, że tak było. No bo wiadomo, że demokracja jest demokracją, ale jak system sądowniczy na całym świecie działa, to wiemy, tak? Znaczy, wykazać, że ktoś dokonał dekompilacji, to jest tak na dobrą sprawę ciężko. Był proces poszlakowy, firma by wykazała, że nie miałeś z kodem źródłowym do czynienia, a nagle ten kod źródłowy znajduje się w 100%, czy tam w 90%, no, uwzględniając też ułomność tej dekompilacji, no, znajduje się w twoim produkcie. Takich spraw nie było jeszcze. I są to sprawy, które zwykle gdzieś na świecie kończą się ugodami. Nikt nie jest zainteresowany tym, żeby to przetoczyło się przez instancje sądowe. Ale jeżeli chodzi o nasz system, to generalnie jesteś uprawniony do dekompilacji. Jeżeli jesteś legalnym posiadaczem oprogramowania, kupujesz produkt programistyczny i chcesz zapewnić współgranie, czy to ze sprzętem, czy z innym oprogramowaniem. Znaczy, mi raczej chodzi w drugą stronę. Ja patrzę od strony open source, bo często zdarzają się oskarżenia, że ta czy inna korporacja wykorzystała solidny kawał kilkudziesięciu tysięcy linii kodu w zamkniętym softcie, nie? To już jest kolejny temat, bardziej obszerny. Możemy go rozpocząć i zacząć na kolejnej konferencji. Bardzo ciekawe, to jest ciekawa kwestia, czy w trakcie udowodniania, że dana firma właśnie
użyła tego kodu, który był stworzony przez kogoś innego jako kod open source. Czy możemy zdekompilować jej program, udowodniając jej kradzież, tak? Teraz chyba nie możemy dekompilować, bo to jest nielegalne, to oczywiście, po pierwsze. Właśnie. No właśnie, a chyba w Polsce też jest tak, że dowody zdobyte w sposób nielegalny nie są ważne. Jest tak, czy nie jest? A zdępowanie możesz... Przykład z Niemiec, niestety, tam weszło tak drakońskie prawo, że nawet nie pozwala w procesie cywilnym użyć tego typu dowodów. Wręcz zostaniesz automatycznie oskarżony o złamanie tej wiążącej licencji na oprogramowanie, to zamknięte, tak? Że zdekompilowałeś niezgodnie z tym, że stanowiła licencja ten taki, a nie inny sposób. Tak? Bo rozumiem, że nawet jeżeli sąd by Coca-Coli nakazał powiedzieć, co jest w tej Coca-Coli, to i tak nie muszą tego zrobić, nie? Bo to jest tajemnica przedsiębiorstwa i powiedzą nawet sądowi, tak? Tajemnica przedsiębiorstwa daje taki komfort firmie, że ona nawet poza zakładami może zażądać jego utajnienia, jeżeli dochodzi do rozmawiania, do rozmowy na temat tajemnicy. Aha, no tak, no jeżeli są tajne te dobra do sądu czy coś, no to faktycznie można wyciągnąć. Czyli jest szansa gdzieś tam obrony. W kwestii sprawdzania, czy produkt firmy X używa twojego kodu, no to skoro możesz zrobić dekompilację w celu dopasowania do innego twojego produktu, no to idziesz do sklepu, kupujesz produkt, który podejrzewasz o użycie twojego kodu i wtedy, kupując produkt, zawierasz także umowę na wykorzystanie tego oprogramowania. Więc wtedy robisz dekompilację pod kątem dostosowania, czy coś tam coś w tym układzie. Pewnie jakiś grząski teren, ale... W przypadku tych produktów embedded to już bardzo grząski, bo kupuję embedded z określonym oprogramowaniem tylko dla tego embedded. Nie do końca, no też taka licencja jak chociażby szeroko znana EULA, tak? No to podejrzewam, ja jej nie czytałem nigdy do tych, to się przyznam szczerze. EULA to jest określenie. Ja mówię w cudzysłowie, tak? Wiem, o czym mówiłem. Ja podejrzewam, że gdzieś tam jest napisane, że nie wolno mi tego dekompilować. Może nie wprost, ale że to mogę używać tylko w takim stopniu, w jakim pozwala mi producent. To znaczy, ja już tego bym nie chciał za bardzo rozbijać, ale nawet jeżeli takie zastrzeżenia są, to one nie są skuteczne prawnie. Znaczy nie są prawnie skuteczne, bo jeżeli prawo daje nam możliwość dekompilacji w określonych granicach, to daje. Tutaj nie ma dyskusji. Producent robi jedną licencję, wrzuca ją wszędzie. Ja dziękuję w takim razie i oddaję głos kolejną.